Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj wyprowadzimy bardzo ważne równanie, albo nauczymy się go zapisywać. Równanie ruchu w ruchu jednostajnie przyspieszonym lub jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. My już korzystaliśmy z równania ruchu w ruchu jednostajnym prostoliniowym, to było to zadanie z dwoma samochodami i ta metoda pozwalała bardzo prosto, bardzo schematycznie obliczać wszystkie zadania, gdy dwa pojazdy poruszają się wzdłuż tej samej prostej, w jedną, w drugą stronę naprzeciwko siebie albo w tą samą stronę, gdy wyruszą o jednej godzinie albo o innej godzinie. Gdzieś tam się spotkają i poszukiwanie miejsca spotkania i momentu spotkania było niezwykle proste, jeżeli umiemy ułożyć równanie ruchu. I teraz rozszerzymy tą naszą wiedzę na ruch prostoliniowy, jednostajnie przyspieszony lub ruch prostoliniowy, jednostajnie opóźniony. No to rozpoczynamy. Więc temat jest ruch jednostajnie zmienny, prostoliniowy, równanie ruchu. No i załóżmy, że mamy ciało, które porusza się wzdłuż linii prostej. Z tą prostą skojarzymy oś X. Akurat my, znaczy ja w prawo ją skierowamy, to od nas zależy, w którą stronę tą oś skierujemy. Od tego właśnie, jaki jest zwrot tej osi, zależą znaczy znaki przed pewnymi wyrażeniami. Moment jeszcze. No dobrze. No i tak, ciało porusza się w pierwszym punkcie, jest to ruch jednostajnie przyspieszony w kierunku zgodnym z osią X, czyli ciało porusza się w kierunku zgodnym z osią X, więc na początku jest po lewej stronie, na końcu jest po drugiej stronie, współrzędne położenia początkowe XP, współrzędne położenia końcowego XK, przebędzie drogę S, to jest ruch jednostajnie przyspieszony, znamy wzór na drogę w tym ruchu, to jest VP delta T plus A delta T do kwadratu przez 2. No i teraz w każdym z tych, będą cztery przypadki właśnie ruchu wzdłuż jednostajnie zmiennego wzdłuż tej samej osi. My za każdym razem znajdziemy wzór na współrzędną położenia końcowego. W zależności od prędkości początkowej, od przyspieszenia i od czasu i od położenia początkowego. No więc jaki jest związek między XK i XP? Co jest większe? XK czy XP? No oczywiście w kierunku zgodnym z osią X jest coraz większe wartości współrzędnej X, czyli XK jest większe od XP. O ile jest większe? XK jest większe od XP o tą drogę S, czyli XK to jest XP plus S. No i w miejsce S wstawiamy cały ten wzór, wstawiliśmy. Już mamy pierwszy wzór, to już jest równanie ruchu ciała poruszającego się w kierunku zgodnym z osią X. I powtórzymy zaraz tą samą operację dla w kolejnych trzech przypadków, bo właśnie jakie mam przypadki? Może ciało poruszać się zgodnie z osią X ruchem jednostajnie przyspieszonym, może się poruszać przeciwnie do osi X ruchem jednostajnie przyspieszonym, może poruszać się zgodnie z osią X ruchem jednostajnie opóźnionym i przeciwnie do osi X ruchem jednostajnie opóźnionym. I jeszcze tu zaznaczmy, bardzo istotne będą na końcu te wektory. Wektor prędkości, on wskazuje też kierunek ruchu, więc w prawą stronę, a wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym jest zgodny z prędkością, co wyprowadziliśmy przy definicji wektora przyspieszenia i przy określeniu, zbadaniu, jak to przyspieszenie jest skierowane w ruchu prostoliniowym przyspieszonym. Czyli zapamiętujemy, że wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym jest zgodny z prędkością. Znaczy, bo jest zgodny z wektorem zmiany prędkości, a w tym ruchu wektor zmiany prędkości delta V jest zgodny z prędkością, więc i wektor przyspieszenia też jest zgodny z prędkością. No i teraz drugi przypadek, ruch jednostajnie przyspieszony, ale w kierunku przeciwnym do osi X. No to ciało porusza się tu w lewą stronę, wektor prędkości w lewo, czyli najpierw było po prawej stronie, potem jest po lewej stronie, czyli mamy współrzędną położenia początkowego XP, współrzędną położenia końcowego XK po lewej stronie. No i wektor
przyspieszenie jest zgodne z prędkością, by ruch prostoliniowy przyspieszony. To jest z tego samego powodu, co w pierwszym punkcie. No i teraz większa jest współrzędna położenia początkowego niż końcowego. Czyli współrzędna położenia końcowego to jest współrzędna położenia początkowego pomniejszona o przebytą drogę. Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest Vp delta t plus a delta t kwadrat przez r, dokładnie taki sam jak w punkcie pierwszym. No i wstawmy w takim razie, czy xk to jest xp pomniejszone o s i w miejsce s wstawiamy ten wzór, czyli minus będzie przed pierwszym wrażeniem, minus przed drugim, od razu wymnożymy to, więc minus vp delta t minus a delta t kwadrat przez 2. I mamy drugie równanie ruchu. Bardzo widzimy, że te wzory są bardzo podobne, te równania ruchu, ale tam gdzieś jakieś znaki się zmieniają czasami przed prędkością i przed tym wyrazem, który zawiera prędkość początkową i tym wyrazem, który zawiera przyspieszenie. No to punkt trzeci teraz. Ruch jednostajnie opóźniony w kierunku zgodnym z osią x. Czyli oś x kierujemy w prawo, akurat tak samo jak w każdym przypadku. Na początku ciało jest z lewej strony, potem jest z prawej, zwalnia, ale ważne, że porusza się w prawą stronę, czy wektor prędkości wskazuje kierunek ruchu między innymi, ruch jednostajnie prostoliniowy, jednostajnie opóźniony, w tym ruchu wektor przyspieszenia jest przeciwny do wektora prędkości, to też omawialiśmy przy definicji wektora przyspieszenia, bo wektor przyspieszenia jest zawsze zgodny z wektorem zmiany prędkości, a w ruchu prostoliniowym opóźnionym wektor zmiany prędkości jest przeciwny do prędkości, co wykazaliśmy odejmując wektory Vp i Vk. Czyli zapamiętajmy, że w ruchu przyspieszonym prostoliniowym, w ruchu opóźnionym prostoliniowym wektor przyspieszenia jest przeciwny do prędkości. No to teraz znowu staramy się, więc ciało na początku było z lewej strony, na końcu jest po prawej stronie, to jest współrzędna położenia początkowego, to jest końcowego. Widzimy, że to xk jest większe od xp. O ile jest większe xk? O drogę przebytą, czyli xk to jest xp plus s. W miejsce s wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym jest podobny do tego wzoru dla ruchu przyspieszonego. Jednostajnie przyspieszonego, tylko różni się znakiem tu, bo ten pierwszy wyraz Vp delta t to jest nic innego, tylko droga, jaką ciało by przebyło, gdyby prędkość się nie zmieniała. A ponieważ ruch jest jednostajnie opóźniony, to ta droga przebyta w rzeczywistości jest mniejsza właśnie o ten wyraz związany z przyspieszeniem. Im większe przyspieszenie, tym ta cała droga jest mniejsza. Tym się bardziej zmniejsza. No i wstawiamy w miejsce s to całe wyrażenie, no to będzie xp plus to wyrażenie, minus to drugie wyrażenie. I znowu widzimy, że ten trzeci wzór jest podobny do tego drugiego i podobny do tego trzeciego. Różnią się, znaczy znaki przed wyrazem zjawiającym prędkość i wyrazem zjawiającym przyspieszenie się tylko różnią. Zobaczymy, od czego te znaki zależą. No i punkt czwarty, ruch jednostajnie opóźniony w kierunku przeciwnym do osi x, czyli ciało się porusza przeciwnie do osi, wektor prędkości w lewą stronę, ruch prostoliniowy opóźniony, więc przyspieszenie jest przeciwne do prędkości w tym ruchu, bo wektor zmiany prędkości jest przeciwny do prędkości w tym ruchu. Ciało najpierw jest z prawej strony, czyli jest współrzędna położenia początkowego xp, potem jest po lewej stronie na końcu, czyli to jest współrzędna xk i xk jest mniejsze od xp o przebytą drogę. Wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym to jest xp delta t minus a delta t kwadrat przez 2, czy ten sam wzór co w punkcie trzecim. No i zapisujemy wzór na współrzędną położenia końcowego. To jest xp minus s, xp pomniejszone o to s. W miejsce xp wstawiamy teraz ten wzór, więc zmieniamy znaki przed vp i zmieniamy znaki przed a, czyli tu będzie minus przed vp, a tu będzie plus, tak? Minus przed vp i plus przed a. I teraz jak przyjrzymy się tym czterem przypadkom, proszę zobaczyć, od czego te znaki zależą. W punkcie pierwszym wektor prędkości był zgodny z osią i przed prędkością w tym wzorze jest znak plus.
Projekt tego przyspieszenia był też zgodny z osią i przed tym wyrazem zawierającym przyspieszenie też jest znak plus. Teraz sprawdzimy, czy podobna zależność jest w kolejnych przypadkach. W ruchu w punkcie drugim wektor prędkości był przeciwny do osi x i widzimy, że przed wyrażeniem z prędkością w tym wzorze o jest minus. Wektor przyspieszenia też był przeciwny do osi x i też widzimy, że przed wyrażeniem zawierającym przyspieszenie jest też znak minus. I teraz zobaczymy, czy ta zależność jest bardziej tu ogólna. W trzecim przypadku wektor prędkości był zgodny z osią x i widzimy, że w tym końcowym wzorze przed tym wyrażeniem zawierającym prędkość jest plus, zgodny i plus. Wektor przyspieszenia jest przeciwny do osi x i przed wyrażeniem zawierającym przyspieszenie jest znak minus. To się zgadza. Teraz w czwarty przypadek. Wektor prędkości jest przeciwny do osi x i patrzymy, na w końcowym wzorze jest minus przed wyrażeniem, które zawiera tą prędkość. I wektor przyspieszenia jest zgodny z osią x i przed wyrażeniem, które zawiera przyspieszenie, jest znak plus. Czyli widzimy, że mamy właśnie jedno równanie, to właśnie tu zapiszę, xk równa się xp, będzie plus minus vp delta t plus minus a delta t kwadrat przez 2, tylko właśnie przed prędkością jest znak plus, jeżeli wektor prędkości jest zgodny z osią x, jest minus, jeżeli wektor prędkości jest przeciwny do osi x. I osobno to samo powiemy o wyrażeniu trzecim. Jeżeli wektor przyspieszenia jest zgodny z osią x, to w tym wyrażeniu jest plus, w tym przed trzecim wyrazem. A jak wektor przyspieszenia jest przeciwny do osi x, to ten tu jest znak minus. No i tu przeczytam jeszcze to, co zapisałem, bo jak piszę QEP azurem. Przed wyrażeniami zawierającymi prędkość początkową VP i przyspieszenie A, znak plus, jeżeli te wektory są zgodne z osią x, lub znak minus, jeżeli te wektory są przeciwne do osi x. I to dotyczy osobno wektora prędkości i osobno wektora przyspieszenia. Po prostu jak potrafimy narysować wektory przyspieszenia i prędkości przyspieszenia, to właściwie mamy jedno równanie, tylko dobieramy tu właściwy znak. I teraz tu ja użyłem delta t, ale teraz kilka zadań rozwiążemy z rzutu, właśnie gdzie wykorzystamy to równanie ruchu do obliczania, do rozwiązywania wcale nie takich prostych zadań, ale żeby uprościć sobie życie, zamiast delta t wstawimy t. Czyli jakbyśmy na przykład mierzyli czas stoperem, to delta t to jest tk minus tp, a jeżeli wtedy na stoperze byłoby na początku 0, czyli to wskazanie końcowe zegara, czy samo t, byłoby czasem trwania ruchu. Więc czasami sobie z nich upraszczamy. Poprawny jest ten zapis delta t, szczególnie gdyby na przykład dwa ciała wyruszały o różnej godzinie, to trzeba by wstawić to w miejsce delta t. TK minus TP, gdzie to TP byłoby dla dwóch przypadków różne. Ale na razie zakładamy, że jeżeli tam dwa ciała się będą poruszały, czy trzy, to że wyruszają w tym samym momencie na razie. Dlatego możemy w niektórych zadaniach uprościć sobie życie i zamiast delta T pisać T. I to tyle, jeżeli chodzi o wyprowadzenie tych wzorów. Jeszcze szybko tu pokażę. Wszystko. To jest bardzo ważne narzędzie, które pozwala nam dość trudne zadania, szczególnie z rzutów, rozwiązywać, więc warto to znać. No dobrze. I zaczynamy. Teraz spróbujemy wykorzystać tą metodę. I zadanie pierwsze. Najpierw będzie o rzucie, zadanie z rzutu pionowego, później z rzutu poziomego i na końcu z rzutu ukośnego. Więc zadanie pierwsze. Z wysokości h równa się 400 metrów rzucono pionowo do dołu pierwszą kulkę z prędkością v1 równa się 20 metrów na sekundę. Jednocześnie z ziemi rzucono do góry drugą kulkę z prędkością V2 równa się 80 metrów na sekundę. Po jakim czasie i na jakiej wysokości kulki spotkają się? No i teraz rysujemy kulkę, tą pierwszą na górze,
kulkę na dole, różnica wysokości to jest h. No i żeby zastosować naszą metodę, musimy wzdłuż prostej, wzdłuż której poruszają się te kulki, z tą prostą skojarzyć jakąś oś. To nie musi być oś x. To oś może być różnie oznaczona. U nas no, oś wysokości najczęściej jest oznaczana symbolem h, więc my tą oś kierujemy do góry, ale moglibyśmy skierować ją do dołu. To jest, tylko w tym przypadku jest to no, korzystniejsze, ale właściwie bo niezależnie od tego, czy skierują do dołu, czy do góry, wynik będzie ten sam. Znaczy tą oś kierujemy zgodnie z tym, jak nam jest po prostu wygodnie. Ale nawet jeżeli się pomylimy, to i tak wyniki wychodzą te same. No i teraz, co my musimy znać? Musimy znać no, prędkość ciało, to pierwsze rzucono do dołu, czy wektor V1 jest do dołu. Ciało drugie rzucono z ziemi, załóżmy, że tu jest ziemia, do góry z prędkością V2. Czyli już wektory prędkości mamy. Jeszcze potrzebujemy wektory przyspieszenia. Jeżeli ciało porusza, pomijamy opory ruchu, jeżeli ciało porusza się już po wyrzuceniu tylko pod wpływem siły grawitacji, nie ma innych sił, to przyspieszenie jest równe przyspieszeniu ziemskiemu, czyli około przyjmiemy około 10 metrów na sekundę do kwadratu dla uproszczenia obliczeń. To niezależnie, czy ciało rzucamy do dołu, czy do góry, to ponieważ jedyną siłą działającą jest siła grawitacji, czyli to przyspieszenie to jest zgodnie z drugą zasadą dynamiki siła wypadkowa przez masę. Siła wypadkowa to jest ciężar, Q, czyli M razy G, czy MG dzielimy przez M, M się skraca, wychodzi nam G. Czyli jeszcze raz, czyli przyspieszenie to jest siła wypadkowa przez masę, a tą siłą wypadkową jest siła grawitacji. Tu w układzie związanym z Ziemią tak przybliżamy tą siłę ciężarem, czyli ciężar traktujemy jako siłę grawitacji. Ciężar to jest wzór na ciężar M razy G, czy M razy G dzielimy przez M, masa się skraca, zostaje G. Więc i wektor przyspieszenia jest zgodny z siłą wypadkową. W obu przypadkach tą siłą wypadkową jest siła grawitacji, działa do dołu, więc wektor przyspieszenia jest skierowany dla pierwszego ciała do dołu i dla drugiego ciała do dołu. Jest wartość tego przyspieszenia jest równe przyspieszeniu ziemskiemu. Czyli mamy już dwa wektory. Wektor A dla pierwszego ciała i wektor V. Znaczy wektor przyspieszenia, wektor prędkości. Dla drugiego też mamy wektor przyspieszenia i wektor prędkości. No to musimy ułożyć równanie ruchu, czy teraz nie będzie współrzędne x, czy u nas to będzie współrzędne h. Pominiemy tu ten indeks hk, po prostu po lewej stronie ta współrzędna będzie wartość współrzędnej końcowej. Tak? To jest współrzędna początkowa i teraz dobieramy znaki, tu jest plus lub minus, tak? Czyli prędkość początkowa razy czas, już pominęliśmy, zamiast delta to piszemy t, czyli zakładamy, że na zegarze na początku było 0, tak byśmy stopem mierzyli, no i tu jest a razy plus minus a, t kwadrat przez 2. No i teraz wypiszmy sobie prędkość V1 to jest 20 m na sekundę, V2 80 m na sekundę, przyspieszenie ziemskie to jest, przybliżymy tu wartością 10 m na sekundę do kwadratu dla uproszczenia obliczeń i wysokość h 400 m. No musimy teraz na osi wysokości wybrać, gdzie jest 0, żeby określić współrzędne położenia początkowego i końcowego, więc od nas to zależy. To upraszczamy sobie życie. Najwygodniej jest wybrać 0 w najniższym punkcie, w którym ciało było, tak żeby nie było ujemnych wartości. Więc jeżeli tu wybierzemy 0, a różnica wysokości jest h, to tu będzie współrzędna h. No i próbujemy zapisać równanie ruchu dla pierwszego ciała. No to jest współrzędna położenia początkowego. Patrzę, pierwsze ciało było tu. Współrzędna położenia początkowego to jest h. Więc mamy h. Teraz wektor prędkości jest przeciwny do osi x, więc przed drugim wrażeniem jest znak minus. Wektor przyspieszenia jest przeciwny do osi x, więc przed trzecim wyrażeniem jest też znak minus, a nasze przyspieszenie jest równe g. To samo teraz dla współrzędnej położenia końcowego ciała drugiego. Współrzędne to hp to jest równe 0 u nas, więc nie ma pierwszego wyrazu. Teraz prędkość początkowa jest zgodna z osią x, więc przed drugim wyrazem mamy znak plus, będzie v2 razy t. Wektor przyspieszenia jest przeciwny do osi x, znaczy nie x, do osi h, przepraszam, do osi h, więc jest minus przed trzecim wyrażeniem tu, więc tu jest minus
i to jest gt kwadrat przez 2. I teraz w momencie, jak te ciała się spotkają, no to będą w tym samym miejscu. Czyli jak szukamy czasu, o której, czy godziny, o której te pojazdy, te kulki się spotkają, no to musimy porównać H1 z H2. No bo jak wstawimy w miejsce H1 ten wzór, a w miejsce H2 ten wzór, to ten czas, który otrzymamy, to będzie moment, w którym te kulki miały tą samą współrzędność, czy były w tym samym miejscu, czy się spotkały. No to porównujemy teraz prawe strony, czy to ta prawa strona właśnie tu prawej strony. No to porównujemy. Zauważamy, że ten wyraz gt kwadrat przez 2, jakbyśmy przenieśli na drugą stronę, to by się zredukował z tym wyrazem, już go nie piszemy. I przenosimy jeszcze wyraz V2 na drugą stronę, przenosimy, wyłączamy t przed nawias i dzielimy przez ten nawias, obliczamy ten czas, wstępne wartości, h 400 metrów, potem V1 20 metrów na sekundę i V2 80 metrów na sekundę. To proste obliczenia, 400 przez 100 to jest 4. Tu metry się skrócą, będzie 1 przez 1 przez sekundę, dzielić przez ułamek, jest mnożyć przez odwrotność, czy będzie 1 raz sekunda przez 1, czy sekundę. Mamy czas 4 sekundy. I teraz można by wstawić teraz to T do jednego wzoru albo do drugiego wzoru. Oczywiście miejsce V1 i G też trzeba by, i V2 trzeba by wstawić wartości liczbowe i można by obliczyć. Ale zwykle w zbiorach podaje się najpierw wzór na obie wielkości poszukiwane, a szukamy tu, no nie zapisałem, znaczy tu niżej pewnie nie zapisałem, jeszcze nie zapisałem, szukamy tego T i szukamy znaczy H1 lub H2, czyli w momencie spotkania. Więc można by wstawić ten czas, zaraz to zrobimy również, do tego wzoru i do tego wzoru i powinny te wartości wyjść takie same i to by było współrzędne położenia tych ciał na osi wysokości w momencie spotkania, ale zwykle w zbiorach podawane, jeżeli coś poszukujemy, to musimy wzór poprzez literki wyrazić na wielkość poszukiwaną, więc my to tak zróbmy. Więc miejsce do pierwszego wzoru, miejsce T i do drugiego miejsce T wstawimy nie tą wartość, tylko wstawimy ten wzór H przez V1 plus V2. To wstawiamy. To będzie H minus i tu wstawiamy ten pierwszy ułamek i tu ten sam ułamek do kwadratu wstawiamy. Więc wstawiłem. To będzie H przez V1, no, będzie tak, H minus V1 i teraz tu wstawiliśmy ten czas, minus G i tu trochę zmieniłem formę, zamiast tu nad kreską byłoby H kwadrat przez V1 plus V2 do kwadratu, to już przeniosłem ten V1 plus V2 nawet do kwadratu, do mianownika. Zmieniam tu formę, znaczy teraz łączę te dwa pierwsze wrażenia, żeby wykazać, że wzór na H2 i na H1 będzie dokładnie taki sam. Więc wspólny mianownik pierwszych dwóch wyrażeń to będzie V1 plus V2 i wyłączę H przed nawias, to tu się pojawi w tym pierwszym wyrażeniu, pojawi się obok H V1 plus V2, V1 plus V2, będzie minus jeszcze to V1, jak po wyłączeniu H. I redukuje się V1 z V1, V1 zostaje tylko H V2 przez V1 przez V2, a ten drugi, trzeci wyraz się nie zmieni, więc to dopisuję. I teraz to samo wstawiam teraz ten czas do wzoru na H2, czyli w to miejsce wstawiam i w to miejsce. No to w tym drugim wyrazie no to jest, będzie to samo co tu, to samo co tu będzie tu, a tu teraz wstawiamy V2 razy ten czas. No i V2 do licznika, jakby w liczniku tu przenieśli do licznika, bo to jest to samo V2 razy H, dokładnie jest to samo co tu V2 razy H2, znaczy V2 razy H, czyli widzimy, że ten wzór na H2 i ten wzór na H1 rzeczywiście jest taki sam. Więc nie dziwnego, że musi wyjść z obu wzorów to samo. No i teraz wstawiamy wartości liczbowe, zarówno wstawimy już i wstawimy już nie do tych wzorów ostatnich, tylko zamiast tego wyrażenia, zamiast czasu wstawimy do tych wzorów, do tego i do tego wzoru i do tego, na H1 i H2 wstawimy już to 4 sekundy, 4 sekundy wstawiamy, 400 metrów minus, to będzie V1
V1RST, czy do tego V1RST, czy V1S 4 sekundy, czy 20 metrów na sekundę razy 4 sekundy, minus do G to 10 metrów na sekundę do kwadratu, razy tam 4 sekundy do kwadratu, więc podniosłem od razu 16 sekund do kwadratu przez 2. No i to jest to 4 razy 20, 80, to jest 10 razy 16, 160 przez 2, 80 sekundy kwadrat się skracają, metry zostają, no i łatwe obliczenie, 400 minus 160, to jest 240, no i powinno być to samo przy H2. Więc H2 to jest, do tego wzoru wstawiamy, o, V2 to jest 80 metrów na sekundę razy 4 sekundy, minus 10, będzie tu 4 sekundy do kwadratu, czyli 16 sekund kwadrat przez 2, tak? No i teraz tu pokazuję, o, właśnie wstawiłem wszystko. No, 80 razy 4 to 320, sekundy się skracają, 10 razy 16, 160, przez 2, 80, sekundy kwadrat się skracają. No i obejmiemy, jest 240, dokładnie to samo co to, tak powinno być. I widzimy, że w momencie zapisania równania ruchu, to praktycznie cała reszta, to już matematyka za nas działa i nie ma w ogóle problemu z odpowiedzią na to pytanie, jak rozwiązać. Jedynie trzeba się nie pomylić, znaczy przy matematycznych przekształceniach, więc ta trudność jest przenoszona z jakiejś koncepcji rozwiązania na samą dokładność obliczeń. Znaczy, trzeba być bardzo uważnym przy przekształceniach, ale od początku do końca wiemy, jak to zrobić. Wystarczy napisać równanie ruchu dla jednego ciała i drugiego. Cała reszta to matematyka. No i teraz podobnie idziemy już, my rzuty jeszcze omówimy, to jest tylko wstęp do rzutów, akurat ta część rzutów, która przy której możemy użyć równania ruchu, ale my jeszcze do rzutów wrócimy później, do rzutu pionowego, poziomego i ukośnego, gdy pojawi się zasada zachowania energii mechanicznej, a na razie tylko jeden, tam niektóre elementy dotyczące rzutów obliczamy. Zadanie kolejne, teraz właśnie rzut poziomy, ale tylko pewna część tego problemu. Więc rzut poziomy, no to rozumiemy, że wrzucamy ciało poziomo do podłoża z prędkością V0, z wysokości H, jakąś kuleczkę, pomijamy opory ruchu, to ciało porusza się takim torem zakrzywionym, dowiemy się, właśnie dzisiaj będziemy, dowiemy się, że ten tor to jest odwrócona parabola, właśnie to dzisiejsze zadanie nam pozwoli to określić. No i teraz to ciało w tym momencie uderza o ziemię i czym jest rzut poziomy? Jest złożeniem ruchu jednostajnego w kierunku poziomym, bo w kierunku poziomym nie działa żadna siła. Jeżeli opór ruchu pominiemy, to w kierunku poziomym nie działa żadna siła, a przyczyną zmiany prędkości w danym kierunku jest działanie siły. Więc skoro żadna siła w kierunku poziomym nie działa, to w kierunku poziomym prędkość nie ulega zmianie. Więc na początku i na końcu jest ona V0. Natomiast w kierunku poziomu działa siła grawitacji, stała co do wartości. Przyjmujemy, że dla uproszczenia, że przy tak małej zmianie wysokości ta siła grawitacji się praktycznie nie zmieni, albo minimalnie się zwiększy, to więc to pomijamy ten efekt. Więc będzie to ruch jednostajnie przyspieszony, bo stała siła działa w kierunku pionowym bez prędkości początkowej, bo to ciało w momencie wrzucenia nie miało prędkości początkowej skierowanej do dołu. I to przyspieszenie w ruchu w kierunku do dołu będzie równe przyspieszeniu ziemskiemu, no zgodnie z drugą zasadą dynamiki, bo przyspieszenie to jest siła wypadkowa przez masę. Siłą wypadkową w tym przypadku jest ciężar ciała, czyli m razy g, dzielimy przez m, masa się skraca i wychodzi nam g. I ten wektor jest skierowany do dołu. Właśnie musimy mieć te wektory przyspieszenia i wektory prędkości. Teraz to ciało uderza o powierzchnię Ziemi, prędkość w kierunku poziomu się nie zmienia, ciało uzyskuje prędkość w kierunku pionowym, to znaczmy to sobie VY i tu jeszcze V. I teraz jak w ogóle narysować ten rysunek? No, wektor prędkości V0 powtarzamy, potem rysujemy styczną do toru w tym punkcie, tu jest taka delikatna linia i dalej przedłużyłem tą styczną i teraz z końca tego wektora rysujemy kierunek tej prędkości w kierunku pionowym, tej składowej końcowej.
I teraz musimy uzyskać ten prostokąt, to ten koniec tego wektora znajdziemy rysując końca V0 linię równoległą do VY, aż się przetną. W miejscu przecięcia się będzie koniec wektora prędkości końcowej V. I teraz stąd rysujemy linię równoległą do wektora V0, aż się przetnie z tą kierunkiem wektora prędkości VY i w miejscu przecięcia się jest koniec tego wektora. Czyli najpierw zaczynamy od stycznej, potem kierunek prędkości VY, z końca V0 jest linię, która się przetnie z tą styczną i z miejsca przecięcia linię równoległą do V0, aż się przetnie z kierunkiem prędkości VY. Odległość od tego miejsca do miejsca upadku to jest zasięg rzutu, małe z oznaczamy. No i teraz z osią, znaczy z kierunkiem poziomym, skojarzymy oś X z kierunkiem pionowym oś Y. Ale to mogą być inne osie, to od nas zależy. Czyli współrzędna położenia początkowego na osi X tego ciała jest równa 0, a współrzędna końcowa będzie równa z, bo jak od 0 dodajemy z, to tu będzie z. Czyli współrzędna położenia końcowego tego ciała na osi X będzie równa z, a współrzędna położenia początkowego na osi Y będzie H, a końcowa współrzędna na osi Y będzie 0. I teraz próbujemy ułożyć równanie ruchu najpierw w kierunku poziomym. No to współrzędna położenia początkowego, te trzy wyrazy, we wzorze na x będą trzy wyrazy. No na razie pierwszego wyrazu nie będzie, bo xp jest równe 0. Xp jest równe 0, więc pierwszego wyrazu nie ma. Drugi wyraz z prędkością będzie, bo ciało miało w tym kierunku prędkość początkową V0. A teraz wektor V0 jest zgodny z osią X, więc przed wyrażeniem z prędkością będzie znak plus, będzie V0 razy czy te. I teraz w tym kierunku nie ma przyspieszenia, więc nie ma tego trzeciego wyrazu, tego at kwadrat przez 2. Więc zostaje tylko ten drugi wyraz w naszym równaniu ruchu. Teraz w kierunku osi Y. Współrzędna położenia początkowego na tej osi Y to jest H, same H. Nie ma, to ciało nie ma prędkości początkowej w kierunku pionowym, bo w tym miejscu ciało do dołu ani do góry się nie poruszało, czyli nie ma wyrazu związanego z prędkością, a przyspieszenie jest do dołu skierowane i występuje w tym kierunku przyspieszenie, jest do dołu skierowane, czyli przeciwnie do osi Y, więc przed wyrażeniem trzecim będzie znak minus i zamiast at kwadrat będzie gt kwadrat przez 2. I teraz bierzemy w klamę te dwa równania jako układ równań i my będziemy chcieli napisać równanie tej linii w układzie yx. Czyli chcemy pozbyć się, chcemy mieć zależność y od x. Więc musimy pozbyć się z tych dwóch równań tego parametru, czyli czasu. Więc najprościej będzie obliczyć ten czas z wyrażenia tego pierwszego. Przekształcam pierwszy wzór, t to będzie x przez v0 i wstawiamy teraz to t w to miejsce, wstawiłem, zlikwidowałem, podniosłem do kwadratu i zlikwidowałem piętrowe ułamki. I mamy już równanie ruchu. I teraz jak znaleźć to z, czyli ten zasięg. Zasięg, czy ta droga przebyta w kierunku poziomym, będzie równa współrzędnej tego punktu. Ten punkt to jest, leży na przecięciu tej linii, to jest równanie tej linii, czy na przecięciu się tej linii i na przecięciu osi x, a równanie osi x to jest y równa się 0. Czyli ten punkt to jest punkt wspólny osi x, czyli linii, której równanie to jest y równa się 0. I tej, na przecięciu się tej linii, czyli linii, która jest opisywana równaniem właśnie tym. Więc jak wstawimy teraz, połączymy te dwa wzory, czy wstawimy w miejsce y 0, to x obliczone to będzie nic innego, tylko współrzędna x-owa tego punktu, czyli to będzie nasze z. No to wstawmy w to miejsce 0. Przenosimy ten wyraz, po obu stronach, to na przykład ten wyraz na lewą stronę i zamieniamy stronę ze sobą i po przekształceniach, no właśnie wtedy x jest równe z, więc miejsce x już tu z wstawiliśmy i po przekształceniu, znaczy to będzie 2v0 kwadrat obok h,
dzielone przez g i pierwiastek z tego bierzemy, no to v0 kwadrat wyjdzie przed pierwiastkiem, będzie v0 przed pierwiastkiem, a pod pierwiastkiem będzie 2h przez g. To proste przekształcenie, gdzie z jest zasięgiem rzutu. My ten zasięg potem, jak będziemy omawiali jeszcze rzut poziomy po omówieniu zastosowania energii mechanicznej i tak całościowo, to ten wzór wypowiedzimy w inny sposób. I będzie to potwierdzenie naszych. Czyli bardzo ważna jest umiejętność zapisania równania tej linii w układzie x, y. Czy zależność y od x, żebyśmy się pozbyli zależności od czasu. No i jeszcze ostatnie zastosowanie tego równania ruchu w dość skomplikowanym problemie w rzucie ukośnym. No to rzut ukośny, wrzucamy ciało pod pewnym kątem alfa z prędkością v0, no torem ruchu, a właśnie, przepraszam, jeszcze tu nie powiedziałem o tej paraboli właśnie, więc widzimy, że równanie tej linii w układzie yx to jest właśnie to równanie. Tu widzimy, że to y zależy od x, współrzędnej x podniesień do kwadratu. To jest równanie kwadratowe wykresem linii w układzie y, równania kwadratowego jest parabola. W tym przypadku jest tu minus przed x kwadrat, więc jest to odwrócona parabola. Czyli tak naprawdę ta linia to jest odwrócona parabola. Tak? Parabola byłaby tak, a to jest odwrócona parabola. No dobrze. I teraz ostatnie zadanie, rzut ukośny. Wyrzucamy pod pewnym kątem alfa z prędkością v0. To ciało porusza się, też potem wykażemy, że to jest odwrócona parabola. Upada na ziemię. W kierunku poziomym prędkość się nie zmienia, bo nie działa żadna siła, więc prędkość, tu złożymy ten wektor prędkości V0 na składową w kierunku poziomym, składową w kierunku pionowym. Więc rysujemy z początku tego wektora dwa kierunki tych składowych, do góry i w prawo, i z końca V0 dwie linie do nich równoległe, aż się przetną, otrzymuje składową V0x, V0y. To jest niewyraźnie napisane. V0y to jest V0x. I z osią, znaczy z kierunkiem poziomym skojarzymy oś x, z kierunkiem pionowym oś y. No, prędkość ta pozioma się nie zmienia, bo w tym kierunku siła nie działa, więc tu było V0x, pozostanie V0x, a w kierunku pionowym ciało się będzie poruszało do góry i potem aż do tej wysokości i potem będzie się znaczy ruchem jednostajnie opóźnionym, a potem jednostajnie przyspieszonym będzie opadało i wartość prędkości początkowej i końcowej w kierunku pionowym będzie taka sama, tylko zwrot będzie inny, czyli długość tego VY jest taka sama jak V0Y, więc również wektor V co do długości jest równy wektorowi V0. No bo ta składowa się nie zmieniła, tu znaczy prędkość końcowa jest styczna do toru i byśmy utrzymali taką konstrukcję. Czy wektor pod takim samym kątem, pod jakim ciało wyrzucamy, pod takim samym kątem ciało by upadło, jeżeli opór ruchu pomijamy. Przyspieszenie skierowane do dołu, bo siła grawitacji działa do dołu i jest równo przyspieszeniu ziemskiemu, jeżeli nie ma oporu w ruchu. I teraz jeszcze potrzebujemy tu pewne związki między V0x, V0y, a V0 kątem alfa, więc obliczamy z tego trójkąta prostokątnego, dzielimy V0, długość tego boku przez długość tego boku, czyli wartość V0x przez V0, to jest nic innego, tylko kosinus kąta alfa, tu mamy, przeobliczamy z tym V0x, czy wyrażamy przez V0 i kosinus alfa i z tego trójkąta, z tego drugiego, jeszcze z tego samego, to będzie nasze V0y, czy V0y przez V0, to jest sinus kąta alfa. V0y przez V0 to jest sinus kąta alfa i stąd V0y obliczamy, to jest V0 sinus alfa. No i zapisujemy równanie ruchu tego ciała dla kierunku poziomego, ponieważ w kierunku poziomym jest ruch jednostajny, to tak jak w rzucie poziomym nie ma współrzędna położenia początkowego na osi x to jest 0, więc nie ma pierwszego wyrazu, nie ma wyrazu trzeciego, bo w kierunku poziomym nie ma przyspieszenia, jest w kierunku pionowym przyspieszenie, czyli
Zostaje tylko ten drugi wyraz. Prędkość V0x jest zgodna z osią x, więc przed wyrażeniem zawierającym prędkość w wyrównaniu ruchu jest znak plus V0x razy t. W kierunku teraz pionowym współrzędna położenia początkowego wzdłuż osi y jest równa 0, bo tu początek osi y jest. Prędkość V0x, czyli tu jest nasze, nie ma pierwszego wyrazu. Prędkość V0x jest zgodna z osią, więc przed drugim wyrazem jest znak plus, będzie V0y razy czas. I przyspieszenie występuje w tym kierunku, jest przeciwne do osi x, więc przed trzecim wyrazem jest znak minus. I to at kwadrat przez 2 to będzie gt kwadrat, bo nasze a jest równe g. To już kilka razy odtłumaczyłem. I teraz chcemy uzyskać równanie linii, znaczy równanie tej linii w układzie yx, czyli zależność y od x. No to musimy z tych dwóch wzorów pozbyć się czasu. To z tego prostszego równania ten czas wyrażamy, to będzie x przez v0x i wstawiamy ten czas tu i tu. Wstawiłem w to miejsce zamiast czasu i w to miejsce do kwadratu od razu podniosłem. No tu zmienię formę, to będzie v0y przez v0x, zmienię, no jest matematycznie to jest to samo, a tu do mianownika przechodzi teraz to v0x do kwadratu, do mianownika. I teraz wstawiam w miejsce v0y, v0x do wyrażenia, v0 sinus alfa, v0 cosinus alfa, tam wcześniej tu mamy stąd i stąd, tak? Razy x oczywiście zostało jeszcze i w miejsce x, w miejsce, przepraszam, v0x wstawiamy v0 cosinus alfa i do kwadratu podnosimy od razu oba razy v0 kwadrat cosinus kwadrat alfa. I tu, jak czasami też się zapisuje, bo sinus alfa przez cosinus alfa to jest tangens alfa, ale akurat dzisiaj nie jest to nam potrzebne, ale to też jest prawda. I czasami będziemy tak używali zamiast tego wyrażenia. V0 się skróci. Otrzymujemy sinus alfa przez cosinus alfa raz x minus gx kwadrat o gx kwadrat przez to wyrażenie na dole. No i teraz właśnie patrzymy. To jest zasięg rzutu, tak? Z. No to zasięg rzutu, jeżeli tu jest 0 na osi x, to 0 plus z daje tu z, czyli współrzędna położenia tego ciała na końcu jest równa z. Równa z. Czyli ten punkt leży na przecięciu się tej linii, której równanie właśnie tu mamy. To jest równanie tej linii w układzie yx. Zależność y od x. To jest równanie tej linii. Widzimy, że to jest parabola, bo w wyrażeniu, że x występuje tu w najwyższej potędze w kwadracie. Jest pierwszej potędze, ale ważne, że ta najwyższa potęga x jest w kwadracie, więc to jest, więc minus jest przed tym wyrażeniem z x kwadrat, to jest odwrócona parabola. I teraz, aby znaleźć współrzędną tego punktu, on leży na przecięciu się tej linii, której równanie właśnie tu mamy i tej linii osi x, a równanie osi x to jest y równa się 0. Czyli y równa się 0 to jest równanie osi x. I teraz, jeżeli wstawimy te dwa wzory, potraktujemy jako układ równań, to obliczone x z tego układu to jest współrzędna położenia punktu wspólnego dla obu tych linii, czyli tego punktu lub tego punktu, bo tu też mamy punkt wspólny dla tych linii, dwa punkty uzyskamy. No więc wstawiamy y równa się 0 tu. Mamy równanie. I teraz to jest równanie kwadratowe, ale akurat nie ma tego wyrazu wolnego, tego bez x, dlatego dość prosto się rozwiąże. Nie trzeba tu delty liczyć i pierwiastków równania. Wystarczy x wyłączyć przed nawias. Wyłączyłem. Więc w nawiasie zostanie z pierwszego wyrazu tylko ten sinus przez cosinus, a z drugiego to będzie to samo, tylko zamiast x kwadrat będzie x. No i teraz iloczyn dwóch x razy ten nawias równa się 0, to albo to x jest równe 0, no ale to jest ten przypadek, że to jest ten współrzędny tego punktu, znajdziemy tam, że jest 0, albo ten nawias jest równy 0 i z tego znajdziemy współrzędną przecięcia tej linii w tym miejscu.
Więc ten drugi wyraz na jedynce, więc to się, albo to jest równe 0, no to jest banalne rozwiązanie, albo to jest równe 0. No to przeniesiemy ten wyraz na drugą stronę, przenieśliśmy tu. No i trzeba z tego x obliczyć, więc mnożymy przez ten mianownik, od pojawi się to 2v0 kwadrat, cosinus kwadrat alfa przy tym sinusie, a potem co? Dzielimy przez g jeszcze i widzimy, że jak to pomnożymy przez, znaczy to przejdzie nam tu do licznika w tym pomnożeniu, to się ten cosinus skróci z tym cosinusem częściowo, ten cosinus się z tym kwadratem skróci, tak? Nie otrzymamy, no to trzeba przyjrzeć spokojnie. Otrzymamy, zostanie tak 2v0 kwadrat, bo to przejdzie do licznika, sinus kwadrat zostanie i jeszcze z tego zostanie cosinus alfa, bo jeden cosinus się skrócił. I to g przejdzie do mianownika. No i nie wiem, czy już mieliście to na trygonometrii. 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa to jest nic innego, tylko sinus podwojonego kąta alfa. Można sprawdzić, wstawić sobie w miejsce do wzoru na sinus 2 alfa dowolny kąt i sprawdzić, czy to się właśnie, czy w miejsce tu dowolny kąt wstawić i sprawdzić, czy z lewa strona będzie równa prawej stronie. Na pewno w każdym przypadku tak będzie. No i uzyskujemy wzór na x. I czym jest to x? To jest współrzędna położenia tego punktu przecięcia się tej naszej linii, to jest torem ruchu naszego ciała z osią x, tak? Czyli to jest nic innego, to jest zasięg rzutu. Czyli zasięg rzutu będzie równy właśnie v0 kwadrat razy sinus 2 alfa przez g. I to tyle, jeżeli chodzi o wykorzystanie równania ruchu, takie wstępne, wcale nie w prostych problemach. No i co? Potem będziemy jeszcze bardzo dużo zadań rozwiązywać, szczególnie z rzutu ukośnego. No, w rzucie ukośnym szczególnie jest to pożyteczne. Jak ktoś nie potrafi ułożyć równania ruchu, to niektóre zadania z rzutu ukośnego się strasznie komplikują. A jak znamy równanie, możemy to równanie ruchu ułożyć, właśnie o to równanie. Jak umiemy ułożyć, no zajmuje to kilka linijek, także nawet jakbyśmy zapomnieli, no to tych kilka linijek zawsze możemy te trochę czasu poświęcić, ale potem cała reszta rozwiązania jest banalna, sprowadza się do rozwiązywania zwykle równań kwadratowych, a to na matematyce będziecie mieli tysiąc razy. Także dziękuję za uwagę, bo muszę jeszcze przed lekcją to do YouTube, do komputera, potem do YouTube przełożyć i wysłać Wam. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.